Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017, oczywiście seria od zera do farmera i ze mną dzisiaj Brączek. Dzień dobry, cześć, cześć. I jest Jadaś. Siema. Dawno w takim składzie nie nagrywaliśmy, że jesteśmy wszyscy razem, niestety no pracy jest dużo, a my będziemy dzisiaj sami tylko grać. Dokładnie i troszeczkę odcinków nie było, za co z góry was przepraszamy, ale jak sami wiecie, żniwa, robota w polu, no i nie było czasu kiedy siedzieć, także mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Zapraszam was bardzo serdecznie na vlogi, które zaczęły powoli już, że tak powiem, wychodzić. Czekajcie, ja sobie muszę... Na rejony. Dopiero pierwszy był, ale bardzo serdecznie zapraszam. Ale miał live'a jeszcze? Tak. No tak, bo ty jeszcze nie wydałeś tego też. Także musimy sobie poczekać, ale na dniach na pewno jakieś kolejne vlogi się pojawią. A ja przejadę a tutaj. Ja będę dzisiaj zbierał sobie belki i siana. Boże, czemu to jest ziarno? No bo zostało. Nie, suchy, trzeba przewalać. A, to jakby. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Nie, ja bym zjechał. Boże, czekajcie, pojedzie. Ale my tu mamy fermę normalnie. Zmieści się. Boże, z tobą tyle maszyn, że to przejechać nawet nie idzie. Nie, ale kurczę, ja wam powiem, naprawdę nie graliśmy dawno. A, co możemy od razu na samym początku, bo jak widzicie mamy troszeczkę więcej pieniążków, ale ostatnio mieliśmy chwilę. Jednego wieczorku i okazało się, no jednej nocy, bo żeśmy wprawdzie do późna posiedzieli. Okazało się, że Adaś, niestety zapomnieliśmy powiedzieć Adasiowi, żeby nam wysłał save'a. No i na całe szczęście chociaż miałem Brączka, także musieliśmy nadrobić to, co było u Adasia w odcinku. I przy okazji, jak już byliśmy w trójkę, to każdy sobie po 15 minut pograł, po 20. I posprzedawaliśmy naszą kiszonkę, którą mieliśmy z kukurydzy z tego sezonu, tak, co na początku kosiliśmy. Wyszło tam za nią, nie pamiętam, że kostu 140, 150, coś takiego, musicie sobie sprawdzić, że ostatnio mieliśmy. Jeszcze jest trochę, jeszcze jest trochę do sprzedania, także ja właśnie sobie było ponad 150. Zostawiłem sobie na odcinek, żeby, jeżeli tylko będzie chwilka, to tam jest chyba z 40 ton, 30, aby to na szybkości sprzedać. Także mam nadzieję, że nam się to uda, a ja zobaczymy, jak nam sobie poradzę z belkami. To jest tylko jeden przepał. Mówisz? Ja to będę, o Jezus Maria. Ja już, ja belek jeszcze na tym. Nie wiem, czy, oho. O Boże, ale to pas się zakręt, jak tam poszedł tam na pełnej, dobra. A nie lepiej się będzie ładować na myszce? No poczekaj, zobaczymy, no bo chciałem tutaj użyć troszeczkę tej. Najgorsze będą te pedały dzisiaj, dobra, czekajcie, ja to zrobię. Czy ja jak ładowałem u siebie, to nie pamiętam, czy ładowałem na myszce, czy chyba na myszce. Chyba ogólnie operacja turem na tym, joysticku. Po dwie, czy nie? No tym będzie ci ciężko ładować po dwie, manitką jest łatwo po dwie. Nie, nawet nie, bo widły są krótkie, nie są wysunięte do góry i będzie się spadała ta belka. No, no zobaczymy. No dobra, trzeba spróbować wszystkiego. Tak, tylko nie są znowki, pamiętaj. Pierwszy zestaw, zobaczymy czy Bolkowi wyjdzie. Trochę krzywo, ale potem pójdę. Kurde, masakra. Najgorsze jest to, że dzisiaj mi się taka robota trafiła jak ładowanie belek. Teraz nie wbij na samym dole, tylko na górnej części, no wyższe wyżej. Tak żeby ci przesunęło, o dobra. No i teraz ci powinno przesunąć tamtą belkę. Jeszcze jedź. Boże, to pedały skrzypiące. No widzisz, i przesunęło, tylko teraz nie przechylaj za bardzo, bo ci pierdolnie na turach. Ale to jest w ogóle robota taka do ogarnięcia, ale no trochę trzeba jednak posiedzieć przy tym. Szczególnie jak się chce ładować na joysticku, na kierownicy. No, chciałem spróbować, bo mówię, w końcu po coś to jest. Najlepsze tak czy siak są te bolka pedały skrzypiące, nie? No, to jest, to jest jakaś porażka. Ale to u was też tak skrzypiało. Aż tak nigdy u mnie nie skrzypiało. No, trochę dłużej tą kierownicę. Może dlatego, nie wiem, nie mam pojęcia. Powiem wam, że no ogólnie, kurczę, Adaś jest tydzień. Jest ponad tydzień. Nie, gdzie? Nie, tydzień. Poniedziałek, tydzień, będzie poniedziałek. Tydzień. Nawet nie będziesz tydzień. Jutro będzie poniedziałek. Także Adaś jest niecały tydzień, a ja jestem już ponad... Nie, ja jeszcze nie, ja będę dwa tygodnie. Tygodnie będziesz we wtorek. Tak, we wtorek będziemy, w środę będziemy uciekać do mnie, także będę dwa tygodnie u Bolka. A ja? Pierwszy tydzień mi tak zleciał. A ja? Co? A ja będę dłużej. Będziesz dłużej. Bolek, chcesz się poczuć jak w ciągniku? Co? Chcesz się poczuć jak w ciągniku? No. O Boże, serio tak się fotel rusza w ciągniku? No a ja, wczoraj to mnie chyba w kejsie. Jak po dziurach zabieram. No tak, bo wczoraj Krzycha Adaś jeździł sobie kejsem. No tak, może się pochwalić. Niestety szkoda, bo kurde, wyjeżdżając z domu Adaś patrzył, miał wykreski. Niestety moje GoPro, no bardzo mnie zawiodło, to mi było smutno, jak teraz widzę. Kurwa, jakie twarde te baloty. No i niestety vloga u Krzycha nie będzie niestety, ale naprawdę kurwa, mnie to taka akcja była.
prasowanko normalnie, słomy. No ale nic, ale sama jazda, sama zabawa była bardzo. Ja liczę na to, że jeszcze do Krzychacia jeden dzień przejadę i sobie też pojeżdżę, bo kurde, poprasowałbym sobie. Pracowałem kilka razy w życiu, ale nie takim sprzętem. Ale nie takim sprzętem. Opracowałem Landiniem, to jest w ogóle inna bajka. Całkiem inny ciągnik. Nie jest jeszcze tak. W ogóle myślę inna bajeczka. Nie jest tak zmechanizowany jak Case, a no naprawdę chętnie bym jeszcze sobie pojeździł z Krzychem. Jak Krzychu by mi wszystko fajnie wytłumaczył, to ułapanie byś był rajdowcem. No a my jesteśmy ogólnie już prawie po żniwach. Zostało nam ogólnie 2 hektary do skoszenia na dzień dzisiejszy. Ja pierdolę, co nam zrobiła? Za wysoko dałeś. Zostały nam 2 hektary do skoszenia. Dzisiaj w nocy troszeczkę popadało, zobacz jak pogoda. Co zmieniło nam plany? Pogodynka. Kurwa, nie teraz zobacz, ole poszedł tam. Pogoda zajebista, w nocy niestety popadało, także nie wiem. Ja pierdolę. Co za zjebana. Dobra, chuj, nie będę się tym bawił. Pojedziemy na klawiaturze. Pojedziemy na klawiaturze. Pa, jaki od razu tu robisz. Masakra, to jest kurde nie... Znaczy nie wiem czemu, ale musiałbym posiedzieć na tym dłużej. I pewnie bym ogarnął. Ale zobacz, Mieszko, ale to szybciej idzie. Ale Mieszko ma dobrą czułość. On? No. Ja nie miałem w ogóle złą czułość. Ma bardzo dużą czułość. Co? Jeszcze kurwa za nisko? Czemu? No już znowu ją, nie, już znowu ją tak brało, nie mogę jej podnieść tak jak chciałem. No dobra, to tak. No widzisz? Bo co? Różne ją łapało, bo to jest ciężar. Myślę, że ten FS jest troszeczkę realny. Nie gadaj, Krzyku, bo... Może ten będzie tutaj wycha i kierownica i tam... No ciężko dymy. Tego ogarnąć. Znaczy, kurde, ten padzik jest fajny. Najgorsze jest to przyłączenie z jednej z kamery, no, bo to wtedy muszę i ogarniać kamerę i... Ale licznik przekłamuje, powiedziesz 8000, a tylko pokazuje 4000. Albo nie łapię tej górnej chyba. No. Czy łapię? Nie łapię. No. Czyli nie łapię. No Boże, tam... Kurde, chociaż mamy dobrą oprawę. Odcinek to Henek już piąte kółko robi dzisiaj. A dopiero pięknie. No i dobrze ci idzie. No nie skończyłem, bo mi tej chłopaki przerwali. Sorry. Gdzie nie ma prawie skończone, belki i kostki już zebrane, także jeszcze tylko Krzysiu musi przyjechać, popracować sobie słomę. My dzisiaj prawdopodobnie skosimy jeszcze te 2 hektary owsa z jęczmieniem i z pszenicą, czyli mieszanki. Zobaczymy, czy nie będzie za mokre, jeżeli będzie na za mokre, to wtedy dzisiaj to odpuścimy. Jeszcze musimy zebrać 2 przyczepy kostek, bo no, obora nie jest cała zawalona, także chcemy mieć właśnie tutaj pełną obolkę. No i 2 przyczepy jeszcze trzeba zebrać, także też roboty się troszeczkę mamy, potem musimy wszystko opryskać, całe ścierniska. Nie skręcaj, zobacz. Czołaj. Potem musimy sobie ścierniska opryskać jakimś tam środkiem, co Bolek właśnie go ma. I musimy sobie nagrać filmik i wtedy właśnie uciekamy już do mnie na żniwa, do Mokrzyna. Czyli jeszcze jakieś 1,5 tygodnia. Nie, no gdzie? 3 dni w maksie. 3 dni w maksie. Dobra, ogólnie jakby ktoś pytał, to Mokrzyn już ruszył w usługi, także już sobie coś tam tnął. No tak, tak. O Maria Józef. O Marianno. Ale żebyś lukę zostawił jak... Ty chyba pod tamtą tylnią belkę. A potem możesz sobie je dopchnąć, nie? O papa. Właśnie tak myślałem. Aha. Na środku nie będzie nielepiej. Nawet. Chyba kupimy pracę do chyba. Nie, no żartuję. Gdzie widły? Po prostu możemy, nie wiem czy są w modyfikacjach. Były kiedyś takie widły, które miały na 3 poziomy, ci łapało normalnie belki. Albo były takie widły, co nie były tak, tylko były od góry się tak je robiło. I one od boków zaciskały belki. Kojarzycie te widły, nie. Czy nie? Ja nie widziałem takich. Kurde. Zajebiście to wygląda, a ona 3 belki mogła aż łapać, nie? Ale to musiałeś ładowarką, bo ciągnie nie dał rady tego podnieść. Było w 15 takie coś ale było. Piszczy na pełnej. O, te pedały rozwalają system. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Chyba. Ja zrobię sobie teraz kurdiwarnie, bo sobie przyczepę i przyjdzie, bo teraz pół pola, pół łąki będzie jeździł. Zaraz przyjedzie ma drugi ćwiczeń. Serio, ja całe pole zbierałem i przyczepę miałem w jednym miejscu postawione. Ale na środku mam. Czy też tak gdzieś pani? No to tak, naprawdę na środku, ale i tak chyba wszystkie belki nie wejdą teraz, jak tak patrzę. Bo na cały zestaw, jeżeli chcesz dwóch pędrowo ułożyć, to wejdzie ci 12. Nie, ja będę chciał jeszcze po jednej, ale no 3 nie dam rady tak wozić, nie? Co? No po jednej do góry? Tak. No jeszcze po jednej do góry. Dasz radę? No tak, ale ja mówię, że tak bym teraz nie dał rady trzeciej tutaj włożyć, nie, no to o to nie, mi chodzi, nie? Spierdolę od razu. Ty, no kurwa, chyba to jakaś ta gra taka była, co te klocki tak dopasowywałeś. Zobacz, że ten będzie odwzorowaniem tego wcześniejszego.
tak. Boże, oleju dostało. Napęd oleju złapał. Powoli, powoli. Fajnie, że one tak łapią lekko, ale... O! Dobra, to puszczę. To wszystko dla Krubi tak jest. Patrzę, pierdolła, cała przyczepa się przewróciła na czapę. No się cztery tu wejdą, ale potem możesz pojechać do góry możesz sobie wstawić. No. Nie, na tył ci nie wejdzie już więcej. Nie, ale dosunę. Ja po prostu chcę, żeby po co? Różne były. Może znów podskoczyć. Kurwa jego mać. W ogóle musimy zmienić jeszcze teksturę tej podspody trawy. Wolałbym chyba, jakby była taka ciemna jak normalnie. No. No ale nie, wkurzają mnie te pedały, no. Tylko, że na klawiaturze to ja będę za szybko jeździł. Nie będę mógł wyczuć w ogóle. Ale cisza, co? Już to szarpnięcie takie będzie. O. Ale taka fajna muzyka była z tej pedały. Tak. Jak drzwi, kurwa, u babci. Oj tam, babcie. No i ogólnie mówię, no pogoda dopisała. Fajnie, że tak szybko wszystko się udało zrobić, gdy już kombajn naprawiliśmy, także naprawdę robota poszła. Ogólnie też dziękuję wam, bo to co się wczoraj stało pod vlogiem, naprawdę jestem w szoku do tej pory, żeby w ciągu 24 godzin, przepraszam, wykręcić 90 ponad tysięcy wyświetleń. No to jest naprawdę głowa mała. Boże, te belki latają. No właśnie, bo to jest... Aha, no ta, jak będę chciał kierownicą skręcać, to nie będę miał ręki do tego. Do czego? Żeby do przodu, do tyłu jechać. No te pedały, kurwa. Dobra, już ciskaj te pedały. Nie podjechałeś. Chciałem ją przepchnąć, a wiesz? No. W ogóle, naszą serię musimy nagrać. No, bo tam też właśnie wbiliście... Aha, o to. Od dwóch takich też, no i od Zbychu. Zbychu, znaczy no, Jechu. Nie, Zbychu, Jechu, na polskiej wsi to tam musimy nagrać, bo tam wbiliście. Zbychu to pod dwoma odcinkami też grubo ponad 6 tysięcy łapek. No, 6 tysięcy łapek, także na pewno już odcineczki na dniach. Zbychu. No i pewnie na każdym odcinku próg będzie to 5 tysięcy, bo widzisz, tam wbijacie to bezproblemowo w jeden dzień. Fajnie to ogląda się. Jak jest taka liczba łapek. Wiecie co, kiedyś, właśnie tak ostatnio kiedyś mieliśmy chwilę, usiedliśmy sobie z Brączkiem i najbardziej rozwalające było to, że nie wiem, ja miałem tam około 50 tysięcy subskrypcji, Brączek miał około 30 wtedy. I najlepsze jest to, że kiedyś jak mieliśmy te polskie serie, czy tam na typowej polskiej wsi, czy na Borusiowie V2, mieliśmy łapki po 7 tysięcy, po 6, pod każdym prawie odcinkiem i przy tylu subskrypcjach. A teraz naprawdę widać, jak subskrypcje, zobaczcie, to jest dwa razy tyle, a praktycznie no, łapek jest mało. Ludziom często nie chce się zostawić tej łapki w górę. Nie no, ja nie będę tak jechał, przez to powywalam. No ja, walnieć na górkę to. Wyrwie wszystko. Także chociaż fajnie, że taki próg nam udało się ustalić i będziecie może w stanie taki próg wybić. Na każdym odcinku. Na każdym odcinku, także to by było fajnie, bo taka no, seria by była... Fajnie się na to patrzy, od razu lepiej się nagrywa, jak wiadomo, że jest tyle wyświetleń, bo wyświetlenia też tam przekroczyły, na pewno przebiły od Zarado Farmera ostatnie odcinki i no łapki też, także na to się spoko patrzy, bo wiadomo, że jest dobrze nagrywać, to, wiadomo, że dużo ludzi... No co? Dosunąć je? Po co? Po to, najładniej. Dobra. Teraz po jednej musisz brać, nie? Ja pierdzielę. A nie mógłbym wziąć dwie i później tam jedną zdjąć? Tak, może bez sensu. Nic roboty. No po prostu bierzesz. Wiem. Boże, zajeżdżę. Nie wiem. Kiedyś mi się lepiej te belki zbierało niż teraz. Jak po jednej teraz będziesz brał, to idealnie ci się wszystko zmieści. Ale tak, teraz zapakował to. Na pełny. Ciekawe co tam trzeba w tych pedałach zrobić, żeby to przestało. Jakieś gumki tam są, ktoś pisał. Nie, jakieś gumki niby tam są. Ale to słychać jak sprężyna, by nie od... Sprężynka co jest naciągana, co nie? Ja naciągam, to ona się tak wyrobi. Co trzeba zrobić? Przesmarować ją? No ale co to? Przesmarowanie sprężynki nic nie da. No jak się wyrobi to... Ale mi w pierwszy dzień pedału skrzypiało. No mi to po paru dniach skrzypiało przez... Nie pierdolę, no i tak jest właśnie ruszy i tak jest jeździ na klawiaturze. Coś tam miałeś położone. Wyrwie teraz kabel. Bo już nie przerwa. Najgorsze ładowanie belek jakie miałem chyba. Najwięcej wzięcie. A to wiesz, że to jest najlepsze? Miałem na... w 13, pamiętasz to ładowanie?
co kurwa, nie mogliśmy załadować w ogóle belek, bo przyczepy jakieś były zbugowane, nam belek no nie chciało. No tak, to mam urwało przyczepy wtedy. No to tam jest tyle wsiadłem, że głowa. Miałem w 15 jakieś ładowanie belek, że nic nie gadałem na odcinku, bo wtedy byłem taki skupiony, żeby to załadować. Tak samo najwięcej wyświetleń z ładowania belek. Ja nie wiem, czemu ludzie tak to oglądają, chyba lubią patrzeć jak ktoś lami. Albo się uczą, jak lami. 3, 4. Może ten już kurwa. Może bym mu belkę wrzucił, by od razu zawiózł. No jednak się nie zmieszczą. Ale nie, weź jeszcze jedną na filmie, to się powinno zmieścić. Może znowu podskoczę. On co pół minuty albo co minutę robi kurde. Jak on napierdala 130 na godzinę, to co ci zmieści? 140 na liściku. Węgla zaraz braknie, to zobaczysz, co się wydarzy. 4, 1, 2, 3, 4. Tak. Idź. 5. Jedna natura i na widły i 4 do góry i będzie gitara. Cały zestaw pojedzie. Może on już tam jest, a nie to następny tam też. Czyli co im się stanęło, bo ja nie wiem. Ej właśnie, jak to teraz jest z godzinnym odcinkiem? Kto to teraz robi godzinny? No ty Adam miałeś. No, czyli ja teraz. Musimy to zrobić ten godzinny. Ale ja mówię, godzinny to ja chcę na pewno nie w tak, tylko żebyśmy już byli, wiecie, jak będę u Brączka najwyżej z komputerem. To wtedy dopiero, bo no na godzinnym to ile pracy zrobimy, a tak to co ja będę sam jeździł, chłopaki się będą nudzić. Nie no, szkoda godzinnego. Szkoda godzinnego, mówię, na takie coś. Lepiej sobie właśnie pograć i porobić jakieś te inne prace. Zresztą krowy mamy już poogarniane. A kasa ciągle spada. Kasa ciągle spada, nie wiem czemu. Może wiecie, czy to jest jakiś mod, czemu za dnia normalnie pieniądze spadają. Bo to jest dziwne, rozumiem, tam po 12 jakby spadały, czy coś w tym stylu. Ale... Tego to nawet najstarsi bagurale nie wiedzą. Ja nie wiem. Papa to podpalił. Bo mu bierze. Co w ogóle bez, po tym roku, to zbieranie belek? Chyba je zbiorę, ale rozładuję poza odcinkiem. Ja pojadę sprzedać tą kiszonkę. No i może jak będzie chwila, to wjechałbym kukurydzę na ziarno, albo zobaczymy. Albo... No na pewno będę się robił pracę po zimę, nie? O, no to jak każdy. Będzie... Jeszcze buraki są do wykopania. O, buraki ja miałem zacząć. Teraz, w tym sezonie. I to pojedziesz? To ja sobie zacznę, ale no nie... No bo to nie na ile, na 10 minut? Nawet nie, już zarobię. To co, najpierw wtedy skosimy tą kukurydzę na ziarno? No chyba tak bym tak zrobił. Czyli najpierw buraki zacząć kopać. Dobra. Ale nie, buraki to ja chciałem w trójkę mieliśmy kopać, bo przecież tam miał od razu jeden jeździć i odwozić na kubkę, no. I w ogóle tam miała być akcja na... Akcja marzeń. Na 3 ciągniki. Marzeń, powoli akcja. Pa. Nie, no dobra, to jak już będziemy umieć to się zrobić. No, to jak będziemy u Brączka, to... Dobra, jedno położę pod pociąg, zobaczymy co się stanie. Położymy jedną? Albo spróbuję wrzucić na pociąg. Nie, no szkoda tego. Nie szkoda, bo sumy, Boże, w tym roku siana nie ma. Suma Tyngo. No ale z dwoma belkami nie pojedziesz. To wpierdolisz czwarty rząd jedną. Ty, a ten samochód by jej nie przepchnął? Przepchnąłby, nie. Mi się wydaje, żeby przepchnął. Mi się wydaje, że taki... pociąg wjechał taką prędkością, to ciekawy, nie wiem, czy belka by się tam istnieje nie znalazła na kawę. Tak, od razu w paszowozie. Nie, mi się wydaje, że mogłoby ją rozpróć. Nie, od razu w paszowozie, bo zobaczyłbyś. Możemy spróbować tam jedną wstawić, jak to tam po drodze kiedyś zbierzemy. Ty je nawet nie znajdziesz. Kiedyś cię wrzuć te, mówię ci, wrzuć jedną, wrzuć ja te obie. Jeszcze jedną na górę. Na czwarty rząd. No. Ja bym obie wrzucił nawet. No obie i tak na środku dwie, po całości. Bo, Boże, jak ty krzywo podjeżdżasz pod te belki. Bo ja nie umiem na tym, a na kierownicy też nie mogę skupić, bo mnie wkurują te pedały. Ja nie wiem, jak można grać na klawiaturze. Ja już teraz nie przyzwyczaiłbym się w życiu. Przecież to trzęsie jak nie wiem co. Co to, to było? Piła. To nie jest na piła. Jedna piła, druga spała. Może w niedzielę piła? Dobra, nie. O Boże. Ojciec pewnie się wkurwił i kombajn na kawałki wrzecina. O Boże. To nie jest piła. To są dymy. To jest Bosz. Niezły Bosz. Kątówka. Jak można mówić na kątówkę Bosz? Nie, nas, no Bosza, ale czy nie Bosza. Mówiło, tak, nie, tak, no, ale nas jest... nie w ogóle jaka to była marka, czy... Marek... Pociąg, uważaj! Wiem. Bosza ci udaje. Ale jedzie tam! Jedzie z tematem, dam mu na zimnym. Może okno tworzę. O Boże, dzięki, nie. Na razie dajemy radę. To jest kątówka. Jak to jest normalnie, czekaj, jak to jest kątowa, tak. Szlifierka kątowa to się nazywało, tak. A w skrócie się mówi kątówka. Kątówka, no ale nie Bosz, kurwa. Ale Bosz, dodatek. Wiśniówka? Ja pierdolę, jak można mówić Bosz? Nie wiem. Ja ogólnie to dawniej też był ten Bosz, co nie? Ale wiesz, no.
miałem markę Boscha, no to wiesz, no podaj Boscha, no to jest Bosch, tak? No to się wszystko zgadzało, co nie? A masz tu Makitę, kurwa, masz przed i Boschem. A potem Bosch... po garażu, szukasz Boscha, to tu Makity leżą, a Boscha nie ma. Potem Bosch mi się popsuł, jakąś inną miałem, bo nie wiem. A jak ten mi powiedział kątówkę? No, czyli jak to? Co to kurwa jest? No u nas tak się nie mówi, nie? To było piękne, po prostu, co to jest? No kątówka jest? To jest... Nie. No u nas tak nigdy nic nie mówi na tego, nie? No Boszem! No dobra, no Boszem! Kurwa, co jest? Łopunę żeś macieli od malucha. Maszynka do mielenia tego mięsa, Boscha? No Boszem! Nie, no tam to ja nie wiem jak się nazywa, ja nie wiem kto w ogóle. Ja nie pomogę, syna nie wiem. A Boże, nie, no to powiem to... kurwa, ładnie żeś to załadował. Ta, piździe. Weź mi z niego. Nie, nada, fajnie to wygląda. Później chociaż jak będę rozładowywał, to może się to poprawi, dopchnie do ściany i w ogóle. Po co? Już ładnie jest. Ta. Też jesteś ładny. Wiem, dzięki. Dzięki. Weź ja wszystkie pasy wspinaj, Ja? No bo pół rywa zaraz tutaj coś. O Boże, tego nie. No, kazałeś. Dobra. Nie, już wszystkie. Nie wciąga, spokojnie. O mój Jezu. Jak no przy... ładnie jest. Co jedzie z tym, czy nie? No nie możemy podjechać chyba. Się podjechało. Podjechać już mogę, a... Impreza. Ty idź tą kiszonę sprzedaj? Czy nie? Czy nie sprzedajesz jej? Już, jak się bawię dzisiaj tym turem, to... Turem? Taki odcinek będzie. Akcja zabawy tu. Dobra. A ładowarka tam w ogóle jest? Jo, ona już jest tam pozostawiona na pastwę losu. O Boże. Jak ta 60 z przerwitym kołem ostatnio. Pół dnia stała. Dziwię się, że nikt nic nie ukradł. Nie po co? Klucze. Chociaż tam nawet klucze nie ma. Jak nie? Przestań, było 5 płaskich 17. Wow, no dlatego nikt nie poleciał. Jedna płaska 13. No to tu prędzej. Gdzie on jedzie? Wkurwa mnie, że kierunków nie mają. Wszystko już wie. Kto nie ma kierunków? Oni. Nie mają. Nie. Samochody? Nie widziałem nigdy, żeby kierunek ci wrzucił. Przecież tak to bym wiedział, gdzie oni skręcają często. Ja chyba widziałem ostatnio. Możesz sprawdzić. Weź koguty, bądź po gabarycie jedziesz. O mój, no tam, 4 metry przekracza. O Boże. Pasy, kurwa, bronek, pasy. Jeszcze raz pasy. No dlaczego klucz leży na siedzeniu? O, nie skręca. Też się przybliżyłem do bardzo. Kurwa, jaką ona płynność, nie? Przy nagrywaniu, jestem w szoku. Serio? No. No to kurwa, ja nie wiem. A ty jeszcze narzekasz, kurwa, niekiedy. No a to trzeba było pooglądać moje odcinki. O Boże, bo... tu pierdolę, co jest to go prawie? Kto, komu? Nie widziałeś? Nie. A co, wjebał mi się? Zaparkował ci prawie. Ty Bolek? Chyba wyjebie mu. Chuju. Boże, koń. A Bolek, a nie chcesz już tego swojego monitora do mnie? A, no, nie wiem. Bo nie, no, to ale tego, jest... ale tego. Nie, byś nagrywał sobie na swoim komputerze. A to po co mi monitor? No nie wiem, żeby ładna jakość. A to przecież z komputera idzie jakoś, a nie z monitora. A to jak na tamtym monitorze nagrywasz, to było ładnie wszystko? No. No to weź tamte. Co te znaczki w ogóle w prawym dole górnego monitora? Nie będę musiał odsunąć od monitora. Ja od programu tego NVIDII. No, też to mam. A to jest, bo wiesz, że to NVIDII może sobie też nagrywać, nie? No, też. To jest też program do nagrywania. Fajnie. O, korowy wyjeb... Nie wiem, czego nie pobrałem i wiem, co mieliśmy zrobić. Pamiętacie już, czy nie? Roboty. Ha! Kurwa, gej! Dobra, na razie tak postawimy, ja to sobie rozładuję poza odcineczkiem. Ogólnie trochę belki ogarnęliśmy, jak no, widzicie. Bo już nie jesteś poza drogą, masz 4 metrowe, ale nie. No. O, cześć New Holland, cześć. O, siema. Cześć Case. O, siema. Nie znam. Ile to jest parę łyżek, co? 40 ton. Nie ma. Nie ma do 40, zobacz. 30. No, co tylko 40? Niech mam kurwa ludzi. To jest jedna łyżka mniej. Ale się wbije. Cały popas. Boże, o Boże, się? Pedały się zatrzasnęły aż. Ja tego nigdy nie używam, nie? Nie wiem, po prostu to lusterka. No, zajebiste jest. Piękność. Powiem ci, kurde, chciałbym, że właśnie gdzieś... Nie widziałem tego lusterka. Widziałeś nigdy? Nie. Czekajcie, ja sobie muszę ustawić kamerę. 200 odcinek tam, które... Nie, no gdzie? 160 będzie gdzieś? Co? 182 będzie... Nie, 170 już tylko kupowali. 160 nie zły, 160. 182 będzie. Coś nie, chyba 180 na pewno. Widziałeś jak mnie teleportowało? Nie. No to dobrze, nie widziałeś. Mi się zdaje, że towarzystwo rozbiega. Jeśli chodzi do ładowania, to skąd jest spoko. Ojej, ja postawię. O, papa. Ja wyłamię drzwi. O, kurwa, stwardniała ta kiszonka. Jezus. O, fajna muzyczka.
Nie ma syna w domu, nie pomogę. Ja też nie. Telefon do ciebie dzwonił. Wiem. Ale to stacjonarny tylko. A kabla nie mam podpiętego. Do góry, więc... bo 6 po asfalcie. Nie. No może rzek trochę. 3. Może trochę. Dobra, patrzyłem ci, coś mogę podczepić, a nie. Kurde, znowu mi się przestawia kamera. O. Tak. Sam pewnie przestawiłeś. A najlepsze jest to, co leży z tyłu. Ze Silo Kingiem. Przed czym? Ze Silo Kingiem to leży. Całą kupę? Czego? Nie daj, kiszony. Serio? Adam wypierdza. Boże! Pół łyżki wyjebane na lagu. Dlaczego? Laga miał. I przesunęło mnie do przodu i jebło mnie auto. Kurwa, trzeba Hinga zawołać, żeby to szuflą tam do śniegu wyciągnął. Szkoda, znaczy tak jak mod szufli, żeby tam wyciągnąć. No, to pozajemnie. Chociaż żeby to było po 50 kilo, tak? Jak ja bym se na tej naszej na Borusie no podgarniał zboże. Zboże, no to właśnie tak myśleliśmy ostatnio z Blaszkiem, zajebiste sprawa. Takie małe gówno, a tyle no, radości daje. Znaczy wiesz co, ja bym szpikerek taki zrobił jak u siebie, nie? Że kombajny byśmy sypali do szpikerka, a później żeby fajnie było można tą łopatą wynieść coś, nie? Ja bym można w ogóle zrobić kiedyś taką serię jak gospodarstwo ma. To byłoby. Ja to tak. Znaczy mapę to trzeba zrobić, nawet to mokrzyn jest plana. No i świnie trzeba by było gadać z dwórka. No jo. I małe koty na łasu może. O, to, ale co z tym a już by nie było problemu. Finka też byś ogarnęła. Finiek jest. A Zbychu? Zbychu też by wyszedł. 60 z prasą też byś ogarnęła. Zawsze w czerwcu bym trzeba było się wyjeżdżać, to jest bliżej nam płacić tam. Co, prawdopodobnie te pola blisko to bym zrobił takie, tylko nie można by było na nie wjeżdżać. Nie? A dookoła bym zrobił zdjęcia i tam panoramę taką, nie? No bo to tak by było najlepiej. Mała mapa by była. Ale wiecie co mi się by nie podobało jedno? Że nie byłoby drzew na polach. No Jezu, to co przeżywasz? A u siebie nie ma. No właśnie w realu nie ma. I to jak wszędzie, w każdym, jak mapy widzę czasami. Jak u ja widzę mapę bez drzew, to mi się tak nie podoba, że to jest goła mała, nie? U mnie też nie ma drzew i to i żyje i chyba. No tak, no w życiu realnym jest inaczej, bo jak nie masz drzewa to jest lepiej, bo nie musisz omijać, nie wiem, jakieś no tam śmierć. A w farmingu, jednak to jest mega, mega dodatek. A my zadamy, będziemy nową serię. Jaką? Franek i... O Boże. Nie, ale nową serię będziemy mieli, już mapę mamy ogarniętą, o, tylko jeszcze nie wiemy. Zagramaniczna jakaś, nie? No, zagramaniczna, no. No może z jakiego Zatura weźmiemy, nie? Zobaczymy. Możemy wziąć nawet z prasą. Co? Zatura z prasą tylko weźmiemy. A czemu z prasą akurat? Tak jakoś. Ja bym wziął na tą mapkę te Zatury, te takie fajne, bo wychodziły te w takich ładnych czerwonych kolorach teraz ostatnio. Ale to jest mapa taka dosyć spora i na pewno będziecie ją kojarzyć nie tylko z 15, nie tylko z 13, ale i z 11. Odpowiedz na to. MP mam. Ooo, no to to. Jo, to. Tylko ona jest poprzerabiana teraz, 18 jest naprawdę zajebista. Urywane są różne. Mam nadzieję, że to wszystko działa i wszystko będzie dobrze grało. Nowe są czy nie są? Co, nie wiem, nie sprawdzałem, tylko wszedłem, zobaczyłem mniej więcej jak... Nie wiem. No to zaraz będziemy mogli zobaczyć. O, właśnie. Tylko jak ten film jeszcze się rzucasz? Jaki film? Ten no. Zaraz chcę wrzucić. Bo ja będę zaraz mapę patrzał. No bo... Co? Nie wrzucisz, bo ja będę zaraz mapę patrzał. A przecież masz mapę pobraną. Co? No tak, ale muszę... Aha, no tak. Ale byś renderował teraz. No, a to odcinek musi mi się wykonwertować, to jest jakieś 10-15 minut. Czemu wykonwertować? No bo on się sam po nagraniu mi się od razu nie pokazuje, 15 minut trzeba czekać. A, no to dobrze. 15 minut? Ja przez 15 minut już do... A to byli XP nie robi czegoś takiego, że musisz czekać aż się te? Mi też tego czegoś nie robi, ale ja mam większość teraz, trochę inaczej, nie? Ja mam to samo co obok. No i tak robi, nie? Nie wiem czemu. Emordy w ogóle we wrześniu Adaś do mnie jeszcze przyjedzie. Więc może zrobimy sobie jakiegoś fajnego live'a 12 godzinnego, bo coś. 30. Ale to by nie liczę. Może wtedy już będzie nowy komputer, będzie to będą 3 kompy. Chuj, trzeba będzie jakiś ten agregat podłączyć na prąd, bo to... Do prądu? Tak, bo nie wytrzymie. Cały byt tu nie będzie miał prądu. Ja to jakąś klimatyzację piszę. Ja mam, ja raczej. No i akurat tak byliśmy, nie narzekaliśmy na gorąco, nie? Dobrze nie, było. Nie, chyba u ciebie bronek nie jest aż tak, takie upały, ale bardzo. Nie było wtedy upałów, zacznijmy od tego. Kiedy? No wtedy jak ja byłem u ciebie. Ostatnio? No. Nie było aż takich upałów. Było ciepło, ale nie było. Kurde, upałów. Ja przecież dopiero niedawno sobie do ciebie jechałem, ja w szoku. No, weź przyjeść teraz znowu. No dobra, to mogę w środę? No dobra, w środę. Okej, dobra, jesteśmy w kontakcie. Nie, no nie ma problemu, fajnie. Jeszcze jakoś, Adaś, teraz się odnami, bo to jest, ale nie możesz. Jakieś dymy tam kombaj, nie wiem co się dzieje. Zdaje się, że kombaj jest rozpluty. Też tam jeszcze dużo się dzieje. Ja pierdolę, czytaj, że wy niedługo do szkoły? No. Boże, to jest masakra, jak te wakacje lecą. Nie powiem, bo ja już nie mam takich prawdziwych wakacji, jak to się kiedyś miało jak w szkole. Ale naprawdę, tak jak myślę, Brączek, to jeszcze masz niecały miesiąc. Ja nie wiem, kiedy... Jest? Ja nie szósty, siódmy? Który siódmy, jest? Ja nie wiem, kiedy... A z książki? Siódmy? Mówię ci, koło szóstego, siódmego.
Szósty. No bo wczoraj był piąty, czyli mecz był w Borussii, no. Jo. Matko Boże. Masakra, co? Ja pierdzielę. Dopiero wakacje się zaczęły. Boże, już a książki masz kupione? Już tęsknię. Nie, nie kupuję, nie muszę kupować książek. Nie? A, wszystko z tego, co się czasem dostałem. Też tak. Papa, wyrwie kabel. Nie, bo to trzeba do szkoły wrócić? Pochodzić trochę, tak. Trochę. Ja znaczy, wiesz co? Chciałem pochodzić po dwa cepekę i tyle, tak jak to było wcześniej. O, zebrane chyba wszystko. Bo sojusz pasowy jest pusty. O, to git, bo właśnie takie co... O, tego nie można wyciągnąć. I już ten silos niestety nie idzie nic sypać. Był jakiś mod na czyszczenie silosu. Roboty trzeba postawić. Nie wiem, Zbychu. Co? Nie, Zbychu. Zbychu, że nie przewalił. Nie wiem, Andrzej. Dobra, fajnie. Mamy jeszcze 9 minut odcinka. Serio? Także spoczko. Możemy sobie coś jeszcze zrobić. To może tą kukurydzę na ziarno. No to jaś. Jaś, Stefan. Tylko kombajn znajdź. No, o. Znalazł. Dobra, to tu wyjdę. Siema. Może jak szybko w koło wlazł, dziurę zrobił. O nie, headera nie weźmiesz chyba. A nie weźmiesz. O, bo 66 litrów tylko. Tankowanie będzie trwało 5 minut. Nie, to nie będę tyle tankował. Tak, nie wiem, masz 50 zł i zatankuj. Nie mam, daj. Koleju, rozrób z olejem, bo to 200. Boże, ty mój garbanty. Ja patrz, wyłamie zaraz. Dozownik jest oleju wyłączony, także... Urwie za. Ale pokażę, że one właśnie są idealnie na wysokość. Co wysokość? Kombajn, no, nie ta wiata. Nie, no trochę... Znaczy mi nie złożył zbiornika, jakby to przesunęło. Dobra, no dawaj dystrybutor. O, przecież ten u nas Bartek i Harper, kurwa, pierwszy dzień, pierwszy sezon kombajnu wjeżdżają do garażu z rozłożonym zbiornikiem. Je, plachy podjęte. No, nie pamiętam przecież. A no tak, jo, było, było. Ale zaraz poprostowali. Kurde, to co nam zostanie jeszcze, tak jak po burakach? Buraki powinniśmy wyrobić w dwa odcinki, nie? To, ale tak jak powiem, dwa odcinki, ja nie wiem. Cały czas kopanie, oj nie. Boże, rezerwa przy 120 litrach. Tam jest... Ja myślę, że kombajnem do pomocy pojedziemy jeszcze. Tam jest masakra. Może jakiego weźmiemy Zbycha, żeby przyjechał jedynakiem? Nie, przygotowuję już te buraki. Chociaż żeby poprzecznie go skopał. Ty, ale serio, my żeśmy się tam ładnie... No to je, albo no to dwóch nagra jakoś mniej więcej się podzieli, a trzeci będzie poza odcinkiem to robił, nie? O. Nie, no albo tak. A skończy na live'a najwyżej buraki. Albo my skończymy przecież, jak będziemy u ciebie już. O, to co zrobimy live'a, no. Skończyć, bo znowu za dużo będziesz chciał robić. To ja co zrobię teraz, bo ja jeszcze nie miałem co zrobić. Ostatnio wchodzimy na live'a do Adama, a dobrze, że dzwoniłem. Te co miałem ja zbierać na odcinku. Matko i córka dzwonią. A takie ładne. A też nie miał co robić na live, to kurwa nam robotę zabiło. Nie, ja tak źle zrozumiałem, to jest z nibelkami, ale to robię dalej. Oby było. No nie obecnie, ale i tak sejwa nie wiem, co to robić. No tak, no ale wiesz, trochę ludzi jednak było, nie? No było. Tak, to co mnie rozjebało, Adam, to, że nie miałeś jeszcze jeden odcinka, robiłeś już to, co było po odcinku. No, swoim. To... Nie! No nie, ty wiesz, nagraliśmy? Nagraliśmy? Nie, następnego dnia. Nie, uwierz, że nie. Nie, bo żeśmy się śmiali, my żeśmy się śmiali z Wojtkiem. W ten dzień, co nagraliśmy odcinek, ty myślałeś, że robiłeś live'a, bo nie zdążyłeś wstawić odcinka. No. Bo nie byłeś pewien, czy zdążysz na ten sam dzień wstawić odcinek. I poleciłeś live'a. Zrobiłeś wieczorem live'a, kurwa, i pokazywałeś to, co było już zrobione na odcinku. No, tak było. Nie, tak było, Adasz. Widzieliśmy właśnie tak mówię, ja pierdolę, co robi? Ludzie już widzą, co jest na odcinku, było zrobione, to chyba... Nie było, nie wiedzę, co było. Później od zera 2000 wyświetleń. No jak jeździsz przez krowy, tam już podbierane to, nakarmione, wszystko, to co? No i hajt, bo to... Się, coś mi się nie chce. No naprawdę, Adam! Tak, trawę, ogarniałeś słomę, przecież woziłeś. A my na twoim odcinku, żeśmy słomę zbierali. Adam, w strachu, teraz usunie pewnie ten odcinek. Usunę to, dzisiaj odcinę. Gdzie chuj zbytku? Chcesz? Dawno no, kukurydzę na to. Na ziarno? Nie kosiłem, ja dawno nie kosiłem. O, no już, nie wiem, czy w zeszłym sezonie była pana ziarno? Wy kosiliście, we dwójkę. Boże, jak to się dało. Tak nie wolno w kukurydzę. Trzeba było jechać prosto. Przymus. Dobra. Bo nie wolno. No ja, bo rządki nie pasują. Muszę rządkami jechać. To może to, że się zaczęło zagrzeło? Zaraz kombajnem zatrzymało. To, nie wiem, błąd wyjebał. O Boże, komputer, muszę wyłączyć i jeszcze raz odpalić kombajn. Dobra? Dobra.
20 tysięcy musisz zapłacić tak na nowy komputera. Tak. Tylko jeszcze by można było dodać, tak, wyrównać to korekty. A co to skarpę, to żeby kombajn bokiem przed. Ja to bym te skarpy poobsiewał. O, tu na tych górkach takie, o, tutaj. Ryż! Rysiek, ty dranie od dymi rower. Nie no, ryżem to poobsiewać. No to ryż. A czemu ryżem akurat? Ryż na górach właśnie? Nie. W dołkach, bo na górach, ale gdzie jest mokro bardzo. Ja wiem, gdzie jest wilgotne. A rośnie tam ryś? To jest nie bardzo. To nie jest ryś. Rysiek! Wilgotność jest sprawdzona. Co się cofasz? Bo ja chcę od tamtej strony ciąć. Nie chcę od tej. Jak od tamtej strony? Tam. Raz przy razie? Na razie chcę tylko powiedzieć po przecinek, a później się przetnę. Ja wiem, co robię. Ej, on mówi kiedyś, ale nie, nie oszukujmy się. Każdy z nas umie grać po swojemu. No. I to jest podstawa. Ja tam nie umiem tak dookoła. Tak, czy tak. Za dużo czasu za mnie schodzi. Pamiętam kiedyś, jak się na kisionkę, to żeście mnie zjebali, że jak ja jeżdżę, kurwa, tym kombajnem. Był taki odcinek, chyba był jeden z pierwszych, jak zakupiliśmy kombajn. To nie polec. No. Ale tak jeździłeś. Nie, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jak ja jeździłem. Nie, bo jak nie idzie powolka, wiesz. Akcji, a, to, czekaj, to coś takiego, że gdzieś tu od boku zostawiałem na jeden przejazd i jechałem tędy. Jak już nie mogę sobie wyobrazić tego. Co? Nie mogę sobie wyobrazić, jak od jednej strony. No było, to było. Bawiam się i tak dalej, tak? Dobra, bo jak sobie już ustawił po swojemu, to już tak nie jechał, bo to musi być tak. No bo nie, jak dookoła jak będę jeździł, to za dużo czasu schodzi. Trzeba się przeciąć. No to właśnie dlatego chcę się przeciąć zaraz. Już to tyle samo czasu, że tak będzie poszedł za bóle. Poprzeciąg, co? Cały pojedynek jest poszedł tyle samo czasu. No nie no, weź teraz zawracaj za każdym razem poprzeciąg czy coś. Bo jak zrobisz raz poprzeciąg, to mogę zrobić. No przecież teraz już tak, teraz przeciąłbyś się ten, to tego zabijesz i ogień, nie ogień. No, prosta wynika. Ja poprzeciąg. To jest tak samo jak z tym, ze zgrabianiem pokos, tak? Tak, wokoło. Wokoło. Wokoło i pokos ja miałem ładnie było sprasowane? I ładnie? Nie źle, byle. Ale męczarnia. Cały jest chyba męczarnia. Belki chyba nie. Przepasy stoją. Nie. Trzeba zamówić wychowę, bo oglądą wszystko. Może jak mam roczy sobie pod pasem. Prawie mam roczy. Ale jak wygadę, żeby rządki trafić, to przejrzane ryby. Bo ty się nie strafisz. Jak nie belkę, to rząd. Weź tam jeszcze na drugie pole, to cofnij za. Chyba jakiś popłatnik się podniósł. I halogen będzie używany. I pedały rozwalone. Pedały są w ogóle rozwalone. Ale idzie. A i tak zakochałem się w sprzęgle 60. W czym? Normalnie sprzęgło. Boże, ojciec sprzeczemy prawie spod. Bolek, ale mam ze sprzęgła, bolka 60 strzelił. On strzelił jak BM-ką na tym. Nie, ja nie strzeliłem, ja jestem po prostu. Mówię, kurwa, chyba na luzie i puszczam do końca i je. Normalnie wtedy dopiero. Ale zacięsło wszystko. Przecież ma snopki same się. Aż się te. No. Ale ogólnie jestem z siebie dumny, bo co. No to. Sznurki aż się odkręciły. Naprawdę. Podobało mi się też, że udało mi się to wyjąć. A gdzie ty cofałeś? Nie, to jest? Nie, oczywiście. I nie było tak się, że to pan kierował. Tak? Ale nie. Czekaj, ja bym się wysypał teraz. Nie, jeździ teraz przy razie. Chcę się wysypać. Już? No bo ja chciałem się przy środek przeciąć. Po co? No bo się nie przetnę. 4-2 minuty i tak dużo nie zrobisz teraz. Zrobisz teraz przy razie. Jedź do końca i potem wysypiesz. Wysypi tyle, no właśnie. A nie mam na co. Czemu? A gdzie przyczepy? Nie wiem właśnie, gdzie to jest. Na pewno jedna jest ze zbożem. Ta mała. Farmteka chyba stoi w tym, we wiacie. Farmteka to już nie wiem, gdzieś tam. Aha, dobrze, dobrze, tam. Nie, stoi w garażu. Farmteka to już chyba sprzedane, nie? Stoi w garażu. Ja nie mam, ej, nie mam muszę być kukurydzy wysypanej? Jest kukurydzy. 30 ton ponad. Albo więcej. A my tego nie braliśmy? Nie, my tylko weszliśmy. Już pożyczyłem nasz giwa, co? No on, mogę ładować tą kukurydzę, bo i tak dzisiaj się turem bawię, co odcinek, mogę ją załadować. Nie wydaje, że krzywo pożyczyłem. Myślę, że tak. Czy to? No. Ja zdążę pożyczyć. Na strzałki pewnie, jeśli kosić, to muszę pożyczyć przepad. To weź się wysypij i ten. Poszukaj tej przyczepie. Ja chcę poszukać na tej przyczepie. Rurę sobie. Gitara. O, nie ma. Okay. Jest! Zestaw. O, Holmerem na pewno pociągniesz. O! Ale upierdolam jak stów, to fajnie. Co? Praca? Jaka to trzeba?
A nie mam tu innego ciągnika na farmie. To weź Borgi. Czekaj. Fast. Ja pierdolę, trzy ciągniki na krowach stoją. No, fast track. New Holland i Fend. No. Jest stop case tylko tu. No nie. Nie no, już to przyczepy zaciągnę, bo to i tak trzeba skosić, i tak to trzeba skosić. A to będzie, będą te przyczepy. Znaczy nie no, pewnie jedna będzie. Więc to weź jedną. Ja? Jedną weź tylko. O, o! A. Nie mogę wysprzęglić. Boże, nawet to. Sprzęgła nie widzi. Ja, bo chyba te pedały wyjebał przez okno, jakby tak trzeszczały. U mnie też trzeszczą, ale nie aż tak bardzo. O Boże. A ty nie słychać aż tak na odcinku? Bo, nie no, słychać. Tak? Powiem sobie, trochę biurko tu hamuje, ale jednak mimo wszystko słychać, nie? Dobra, mordeczki, dojedziemy sobie do sypania i będziemy sobie kończyć. Trochę polamiłem dzisiaj, no ale trzeba było taką robotę zrobić, bo jeszcze zbierania belek nie miałem. Może za sezon już będziemy mieli samo zbierającą. Będziemy, trzeba myślę, no bo mówię, jednak do krów jak popatrzyliśmy, to one ale szybko jedzą i będą potrzebowały tego dużo. Dwa pokosy będą w sezonie, to trochę przypał, bo weź teraz zbieraj wszystkie belki za każdym razem. Także co, mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Myślę, że kolejny odcinek pojawi się jak najszybciej. Myślę, że jeszcze Brączek może będzie u mnie, a jeśli nie, to już jak będziemy sobie u Brączka i nagramy wtedy na trzy kompy. Także ja, mordeczki, wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kanał z vlogami i na razie, trzymajcie się, piąteczka, cześć! Cześć!